Nie wiemy do środka i chuj, no widzisz. Nie nagrało się chyba. Za zbiornikiem było, no. Jak on to umył? Gdzie masz tą lampkę? Którą? Jakąś, no, żeby poświecić w środku. Tam leży. No wylatamy. Patrzyłeś? Był rozbierany? Nie, nie? Nie wiem, ale niektóre śruby różne były, nie? Czy obędzie, a czy... Ale chyba nie. Dawaj nawet, bo tu chyba czas na dzwoni, nie? A jest, rozpiął się kosz, no. A wydaje mi się, że nie był, bo nie widzę żadnego śladu po tych rurkach, żeby ktoś to odkręcał. Ale olej ciemny, nie? A tam masz odkręcane też, tak? Zbiornik zdjęłeś. To był, ile było tego paliwa? Pełno. Za ile zarobiliśmy? 400 litrów było? Prawie. Kurczę. To opłacało się kupić, nie? 1600 zł, no 2000. 2000 do przodu na paliwie jesteśmy. No dopiero się otworzy, jak się wyczyści trochę, no. No tak, tak, żeby nie nakruszyć tutaj, dlatego... Nie, daj górę jeszcze. I dopiero się szmaty go zapychajcie. Ale próbowałeś to Rosja wydmuchać powietrzem? No nie, no bo dopiero niedawno zbiornik wyciągnęliśmy. A to było odłączone ten kabel, tak? Od podnośnika? Nie, bo ja to nie było. To odłączone było, nie? Od tak, podnośnika. To było, no. Nie dało to. Dobra. To będzie jeździł. Jeżeli się okaże, że tu jest w miarę... No przody też trzeba było ściągnąć, nie? Co przody? No przednie te plastiki. No to musimy, jak klimatyzację trzeba zobaczyć, czy jest pusta i jak nie, to trzeba odciągnąć, bo tu odkręcimy. No wiem, no ja. No zaraz podłączymy maszynę i zaraz podłączymy i opróżnimy ją, o ile jest. No linki to gdzie będziemy rozpinać? No dwie tam. Tu. I tam? Tu od rozdzielacza trzeba odkręcić. I to mamy filtr sący. Ile myślę, raz do roku trzeba było go wyciągnąć, wyczyścić? No co każdą zmianę oleju, co 1000 godzin trzeba go czyścić. Tutaj widzę, że nie był czyszczony. Tak, tam. A to co to są takie te? To tarczek będą? Nie, to uszczelki. Na dwie poprzekam. To kawałki uszczelek. Ale musiał być rozbierany, bo teflony są pomarańczowe. Widzę też elementy niebieskie. Zobaczymy, jak się rozjedzie go. Jak teraz ten wysyp się sprawdza? Lepiej. Nie trzeba zbierać, nie? Na szybkim patencie i jest. Tą rurę wyciągnę, zobaczę, o co tutaj chodzi z tym wałkiem, bo widzę, że wałek jest. To było tak zaślepione. Ja myślałem, że wałek został urwany i zaślepili, żeby olej się nie lał, ale to tak dziwnie jest. Zaraz tą rurkę zdejmiemy. Ważne, że wałek jest stały. Myślałem, że będziemy musieli ten wałek kupić. Masz tam jakieś młotki? Masz co to być? Jest do tej pochowarkę do tego? Do czego? Do tej lampki? No jest, to jest na USB. Tu trzeba położyć, naładować. Rosja, proszę, odmuchaj, teraz otworzymy boczny dekiel i zobaczymy, jak to wygląda. Ja ten wałek. Ale to mocno siedzi. O kurde. Rosja, to jest oryginalna zaślepka wałka na gwint wkręcana. Widziałeś? W środku jest gwint w tym? No, tak. To czyli to nie używali tego wałka, skoro była zaślepiona, co? Olej się nie lał, to czyli to jest wszystko ale ok. Ale to był zaślepiony na 540. Tak, a 1000 było, 1000 nie ma zaślepki. No. Jest? Nie, no widzisz, cały czas jakieś nowe te poznajemy. A tutaj ciekawe, czy tu jest gwint w tym. Ty. A ja się bałem, że tu jest wałek łamany. A to jest jeszcze oryginalna zaślepka.
Zaraz będziemy widzieli, Rosja odkręca ten dekielek. Zobaczymy te trzy sprzęgła, co są tutaj. Niski, średni i wysoki zakres. A ja tu będę grzebał przy tym z hydrauliką. Muszę to odkręcić, bo tu będą szybko złączki mocowane trochę inaczej. Muszę to poodkręcać, żeby zrobić uchwyty. I tutaj nic nie zrobiłem z przewodami, bo zabrałem się za to, a ja mam tylko kupione końcówki ORFS tutaj na te. A tych mniejszych nie miałem, także pozamawiałem. Dzisiaj powinno to wszystko przyjść. Coś może ruszymy tutaj powolutku. A przyklejona, no. Ale przyklejona jest. Czekaj tutaj, weź. Chyba nie jest oryginalnie, co? O! Mamy ją. Nie, to oryginalny Loctite to trzymał. Czekaj, może zamiatę to najpierw to? Tak, to i tak na dwór tę część. Nie wiem, tą pokrywa to, żeby nie zardzewiała tam gdzieś. To na stolik powiem. Czekaj, zamiotę dopiero. To ostatnia przyczepa dzisiaj? Czy jeszcze będziesz sypał? Chyba jeszcze jedno. Nie wiem, czy nam na żółtą wejdzie. Znalazłem coś tam leżało w kotłowni. To nie twój pcyrskiwacz? No ja. Końcówka, nie? No w końcówka, ale to nie z Parkinsa? Nie chyba, co? Nie. Nie wiem, kto to położył. Co, gotowe do rozjechania jest? No nie, no do rurki miałeś odkręcić. A, rurki, tutaj, dobra, bo telefon miałem przed chwilą i tak się zeszło. Ale to trzeba tak, tu trzeba, żeby nie zapomnieć, nie? A tam jest klucz, zawsze zapominam jaki. 20. Będziesz. Mniejszy niż 7, 26, coś takiego. No to celowo tak jest. Będziesz robił drogę. Jak nie były odkręcane, to one lekko pójdą, bo fabrycznie powiem ci, że one są trochę lżej skręcane, te ciągniki, niż później je. Tak, wszystkie śruby są, tak wiesz, na granicy. Budowę tu położyliśmy. Tutaj, żeby leżała sobie. I te rurki trzeba odkręcić. Czekaj, tę szmatę zabierzemy. Tutaj tak tu się wszystko jeszcze wyczyści, jak się rozjedzie nim. Dobra, 26 mówisz. Zabezpieczenie jest. Tu chyba nie będzie. W tym, w szufladzie będzie. 26? No. Tylko czy ja dobrze pamiętam, bo to... Tutaj. No i rurki odkręciłem. Tutaj jest ten olej, jeszcze ścieka z tego, z rozdzielacza. Tam Rosja jeszcze odkręca rurki, bo tutaj są przykręcone rurki. My zostawiamy tutaj te przewody i one będą tutaj, po prostu przeciągnie się je. One zostaną razem z tym, z kabiną. Ty, Rosja, my to niepotrzebnie odkręcaliśmy te przewody. Co? Ale już... Nie, rurki musisz odkręcić, wiesz, bo wystarczyło tylko mocowania odkręcić. A my wtedy odjeżdżaliśmy tyłem, dlatego odkręcaliśmy to, wiesz? Ale już... No ale układ kierowniczy trzeba by było. No układ tak, ale te niepotrzebnie, ale to może się je powymienia od razu, jak są odkręcone, nie? Bo na pewno będą, bo to są jeszcze oryginalne, jak odkręcałeś, tak? No. No, to one będą puszczać, to jak już są odkręcone, to się wymieni, bo tu później jest zły dostęp, bo do tych na zewnątrz to można później w trakcie wymienić, a tamte to nie ten. Tak zrobimy. No później do nich jest trudniejszy dostęp. Ty, chociaż nie wszystkie oryginalne są, jedne były wymieniane. Te są oryginalne. To mogły zostać te przewody. No to. Zaraz będziemy rozjeżdżać. Akumulatory zostały. Z szafki, tym jeszcze trzeba tylko odkręcić prąd, bo tam jest odkręcone od kabiny zasilanie, żeby gdzieś się nie dotknęło, to trzynastkę.
Odpinam akumulator i tutaj zauważyłem jedną rzecz, którą wcześniej nie wiedziałem, bo zawsze mieliśmy taki luźny przewód i nie wiedziałem, do czego on jest, a tu w tym ciuniku on był podpięty do minusa. Tak, jakiś masowy, a u nas w każdym ciuniku wisi i jest niepodpięty. I wszystko działa. Muszę tą wiązkę jeszcze tutaj właśnie odkręcić, tu i tam, bo ona zostaje ze skrzynią, a jak my tam chcemy tym wszystkim odjechać, to będzie nam przeszkadzało. Paliwo odpięte. Tutaj wygląda, że mamy wszystko, linki odłączone, te rurki również. Przewody, które idą tam do... tutaj tak, do cewki reduktora, do oświetlenia roboczego, do załączania rozruchu, zabezpieczenie. Od akumulatorów też odczepione. I tutaj chyba też już jest wszystko odpięte, nie? No to zobaczymy, wszystko wyjdzie. Będziemy powrót... będziemy jechał z nami ten, nie? Tak, właśnie patrzyłem, bo to jest zaś sterowniczy do pneumatyki. Od tam, od zaworu hamulca idzie. Dobra. I co? To wszystko by było. To odpięte, to odpięte. Ta jest luźna, żeby tam nie przeszkadzała. Kabina zostaje ze skrzynią, będziesz to ty. Powinno być wszystko. Ostatnia śruba gdzie jest? Nie ma. Wszystkie odpięte, tak? Czekaj, czy tu jedno zostało? Czerwona łyżka jest? Wszystkie odpięte. Jest czerwona łyżka. Daj czerwoną łyżkę. Wiesz, z kliny trzeba będzie spod koła, nie? Z przodu zabrałem. Tak? To próbujemy delikatnie. A podstawiłeś, że stoi trochę tu, trochę tu. Już. Ale może weź tam już się rozszedł. Pchnijcie za koła troszkę. Ale czekaj, zobacz, te lewarki dobrze, wszystko w porządku. Z drugiej strony są. Widzę, że stoi. Drugi. Żeby nie było. No, powolutku można odjechać. Dawaj, zamknij drzwi delikatnie, bo przyjebiemy drzwiami. Bez nerwów, bez szarpania, próbujemy, no. No. Nie idzie. No nie idzie. Trochę okay, poszło. Może troszkę, lewarek trochę do góry. Troszkę poszło, możesz go podlewarować troszkę. Weź daj ten czerwony do góry. Ale już szczelina się zrobiła. Tu taką śrubę na większy klucz odkręciłeś, tak? Tak. To było na 30, nie? 30, tak. Daj jeszcze do góry. Tu on na kołkach trzyma, nie? Tak, też. Jeszcze też ten niebieski daj do góry. Zrobiła się szczelinka? Zrobiła się, a trochę się teraz... Tu już się zrobiła. A może czekaj, jeszcze... Dajesz. O. Z tej strony też. Dobra, to teraz daj na tym, do góry. Patrz, Łukasz. Chodzi moją. Coś tu kurde wleci może. Próbujemy teraz? Tak. Koła. O, poszło. Troszkę możesz ten lewareczek dać do góry. Czerwony? Tak, czerwony, no. Dobra. Jedziemy delikatnie. No, coś trzyma gdzieś. Nie masz nic pod kołem? Tam rurka nie złapała za tą grubą? Z twojej strony tam? Tak. Tam jeszcze mi brakuje. Czekaj. To są jeszcze luźne. No powinno jeszcze pójść. Dobra. Próbujemy. Czekaj, czekaj. Może trzymać przedni napęd, wiesz, bo wał jest... Bo ręczny jest zaciągnięty, nie? Nie wiem. Weź spójrz ręczny hamulec. Spójrz ręczny hamulec, wtedy nam ten wał pozwoli. Nie trzeba.
Delikatnie byłaś do tego traktora. O, widzisz? No, dawaj, pomału, jedziemy. Czekaj, jeszcze trzeba chyba... Czekaj. Tutaj radar będzie przeszkadzał. Trzeba jeszcze radar odkręcić. Jakie tam klucze? Szesnastka, no. Na przeduszce? Może być, będzie łatwiej. Dobra, radar odłączony, można powolutku. No, dawaj. Czekaj. Dalej gdzieś trzeba. Czekaj. Jeszcze nie zesłuż z tego, czekajcie, jeszcze spróbujcie. No. Pomału. No. Jedziemy? No, pomału. No. Ej, to jest te rurki, że przewodzi. Trzymają? Tak, zaparły. Odchyl je. Dasz radę tam, czy idź do ciebie? No, musisz wytrzymać tak, żeby było jechało. No? Jedziemy? Tak. Dawaj. No. No. Czekaj, pomału, zobaczmy. Sprzęgło już wypadło. I tak wiesz, naprawdę by można było go teraz już praktycznie zrobić jeszcze kawałek i można byłoby go zrobić. Poczyścić, tak? Tak, tak, wiem, to trzeba, odjedziemy dalej, bo jeszcze nie wiem, czy nie zmienimy tych wałków, wiesz, czy tarczek nie damy więcej od razu, jak jest rozebrany, no. Jedziemy? Tu nic nie trzyma, zobacz, tam Rosja. Tu nie widzę, wiesz. Tam, tamten przewody, te. No dawaj, kawałek. Uważaj, bo coś tu... Nie było. Co to spadło? Linka była podwieszona. Czekaj. A co? To wszystko ok, jedziemy mało? Dalej, no. Patrz tam. Ten przewód tu trzeba zabrać. Czy one no. Mogły zostać na przyszłość. Czekaj, to rurki tam, patrz też tam czasem odwróć się do tyłu. Nie, tam ten przewód od poni... A tu linka od sprzęgła. Luźna jest? Tu luźna jest, dobra. Luźne. Jeszcze dawaj, jeszcze można kawałek odjechać to. No. To malutku. No. No dawaj. No, jeszcze dawaj. Kawałek. Dobra. Tu podstawimy tę kobyłkę i tutaj, żeby zabezpieczyć i... Daj tu pojemnik, ten wózek daj tam, ten czerwony. Albo jeszcze jeden taki wózek jest gdzieś. Coś chciałem, żeby te sprzęgło po kolei odkładać. Bo powiem ci, nawet tarczki są w dobrym stanie. Masz tu też połóż. No tato, no wymianę, a zobaczymy jak dalej. Czekaj, daj, będziemy wybrać. To jest w dobrym stanie. Bo nieraz tutaj te zęby na końcu wywali, wiesz? Ale tu jest ok. A czemu Seger wypadł? A Seger gdzieś chyba jest w tym, co? No tu, za tą, na drugiej części. A, bo tam są jeszcze tarcze. No, to sprzęgło jest jeszcze. Widać, żeby było. Nie, nie, tak to jest w dobrym bardzo stanie, tylko że zabezpieczenie wypadło i się rozpięło, nie? To można jeszcze te tarczki wykorzystać bez problemu. Wymieni się tylko dwie tarczki. A i to widzisz tłok standardowo, te dwa te są urwane, nie? Nowe tłoki mają już na każdy ten. Wypustki na każde tutaj wycięcie, co? Tłok mamy taki, to nie problem. No dobra, no ale po co, żeby to się nie obracało z tym? Tak, no tłok, żeby się nie obracał względem kosza, nie? A w ogóle w starszych modelach to tłoki były żeliwne, a tutaj są aluminiowe.
to jest też okej. No i to trzeba by było staczać, tak? Czy tutaj się nie dokłada na tym? Nie, nie, tutaj się nie dokłada. Marowek. Mam pierwszy. No, nie. Ty, a najciekawsze jest, kurde, Rosja, że tu jest dobry rowek, a pierścień wypadł. Ty, aż ty nie... Daj do segerów, zdejmiemy ten kosz. Do zewnętrznych. Pierścień też jest taki. To jest bardzo dziwne, bo tutaj nie widać tragedii z tym, żeby gorsze były i te pierścienie się trzymały. Dziwna sprawa. Tak nieraz jest w mechanice. Coś po prostu nieraz chodzi, latami się nic nie stanie, a nieraz się wydaje, że jest wszystko dobrze. Nie, to proste muszą być. To nie ma na stole tam, gdzie robiłem rozdzielacze? Może nie odłożyłem na miejsce. Zróbmy tu miejsce. Weź tego segera dużego. Przymierzymy do kosza. O, i ściągamy kosz. Daj ci pomogę. Trzymaj. Niebieskie wszystkie uszczelniacze, to czyli tu jeszcze nikt nic nie wymieniał. I zobacz, jaki rowek jest. No gorsze były rowki i pierścienie. No nie wiem, czy to rowek nie jest. To z tej strony podjechane. No to kawałek, no pierścień też jest cały. Tak jakby on po prostu tak sobie wyskoczył w całości. No i zobacz. W ogóle to myślałem, żeby takie pierścienie po prostu kupić inne, bardziej szersze i bardziej sztywniejsze. Sztywniejsze takie te, wiesz. Mhm. To ogólnie żeby... w każdym takie ty ręką je założysz? Tak, no. I to powinno być tak, że ta pierwsza tarcza jest tu. Chyba, że za duży luz był tutaj, ale... Patrz, i on tutaj jak dochodzi, to tu się powinien zabezpieczyć i nie powinien się, wiesz, wysunąć, nie? A tu widzę, że jest na tyle luzu. O, patrz. Dziwna sprawa. No to musi być trochę podjechane, czy co? Czy nie wiem, czy tak fabrycznie chyba jest. Trzeba by przymierzyć drugą tą. No, no. A czekaj, mam tu drugą. Jakieś, nie wiem, zbieg okoliczności taki po prostu, że to wypadło, bo nieraz były gorsze rowki i pierścień się trzymał. Trzymał, no. Tak naprawdę to wiesz, handlarz by tylko to wsadził, skręcił traktor. I pojechał. I klient by pojechał i ciągnik by na wartości zyskał z jakieś 30-40 tysięcy. No, dobra, to wiemy co jak. Tu trzeba jeszcze poświecić. I zobaczyć tam te sprzęgła przez ten. Teraz, bo to się lampka nie włączy. No nie, masz mój. Dobra, co później zobaczę może to. Tu chcesz? Poświeć. Przez górę. Wygląda dobrze, górny i ma tarczek. Tak jak w tych większych, nie? No to jak? To już? Nie, bo niektóre miały, że miały właśnie przekładki. To nie wiem, od czego to zależy, wiesz? To jest normalnie, tak jak... Jak być powinno. Jak być powinno, tylko tu dołożymy.
No, no. Będzie miał wszędzie po ten. No bo to po 8 chyba, tak? Czy po 1? Zależy, które sprzęgło, nie? Aha. No. Bo różnie jest. Na przykład u góry jest po 5, na parzystych, nieparzystych jest albo 7, albo 5. A tu jest 7 już, nie? Dobra. Chodź ci pokażę, co jutro trzeba działać, nie? Ty zabrałeś naświetlacze stąd? Zabrałem. Nie wiem, czy to będzie działać. A, naświetlacze są? No, może się włączyłaś, ale... Dobra, zobacz. Zaczniemy od tego, bo do niego będziemy dokładali te wałki, nie? Ogólnie trzeba wszystko wymontować. Wszystko, po kolei, nie? Zamknięta. Nie mogę tam otworzyć. Czekaj, tu może ręką się otworzy. Dobra. Trzeba te siłowniki pokupować też, nie? Wyciągamy wszystko tutaj, nie? Tę blachę musimy odkręcić. Zrzucić to taśmę całą. Bo tu zamiast tego będą takie krótkie blachy są kupione, no, nie? Widziałem. I tu będziemy tu je później mocować, nie? To czyli wałki wszystkie trzeba wyjąć. No ten pierwszy, wszystkie dotąd to. Wszystko, tą taśmę też można zrzucić. Nie, bo jest nowa. I z tamtego też taśmę. To wszystko można rozbierać jutro, nie? Góra zostaje. No góra zostaje, na razie tylko to wyciągamy, nie? Później pomontujemy wałki, no, poskładamy. Ale lemierz już też kroje te sprawy, nie? Nie, lemierz zostaje. Nie wiem, czy nie trzeba go wyciągnąć, żeby ten wałek wyjąć, nie? Co? Można odkręcić lemierz, będzie nam wygodniej wszystko, nie? Bo ten wałek też musimy wymienić, nie? No. Bo on tu jest dobry, ale on był spawany na końcu, wiesz, no wiem, pod koniec, żeby to na nowe, nie? I te też wyciągamy, bo będziemy wymieniać wszystkie te. I te blachy, nie? O te, patrz. Tą z nierdzewki i tą nakładkę, nie? No. Bo one będą inne, też trzeba zabrać. No. I tamte nakładki. No. Tam taka, tu przy brzegu zaraz, widzisz? No, nierdzewka, no, tak. I później ten płaskownik, nie? Też trzeba wyciągnąć. I ten cały wał, co trzyma tą taśmę. Taśmę, te uchwy do taśmy. No wszystko tu musi być pusto. No, no. Ewentualnie te uchwyty mogą zostać, co trzymają te wałki, bo one wrócą, nie? Te, no. Patrz. Ale nie... ten wały, ten, to co? Tu rolki zwrotne idą też ten wał. Tak, to wylatuje, wszystko, nie? Bo tego nie będzie. Tu sobie wszystko, wiesz, zrobić te... regały, żeby te śruby, żeby sobie to wszystko odkładać. No to te uchwyty mogą zostać ewentualnie, chyba że będzie konieczność się odkręcić. To nie, to trzeba odkręcić, bo nie będzie jak. To czyli to po kolei, bo musimy to wszystko przerobić, nie? Postawić sobie wózki, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. A to najlepiej te zepnijcie pasem u góry, jak dwie otworzy, żeby na nikogo nie spadło, nie? Bo tu nie ma siłowników. No tutaj tak samo będziemy rozbierali, tylko że... No to najpierw tamten, jak starczy czasu, to można tu się będzie też... A, w sumie tu trzeba też i tą przekładnię będzie, bo z niej olej leci, nie? No tak, no to te koła na górze chyba musimy... Tak, no. To się tym zajmijmy najpierw, no. I później jak ja wrócę, to się już będzie te wałki wszystkie składało po kolei, gwiazdki wydrukuję z katalogu, jak to wszystko jest, schematy i ten, nie? No a to? To zostanie, nie? Bo nie ma innej opcji. Nie ma? No pojedynczo ewentualnie można kupować te i wtedy, wiesz o co chodzi, a to wyjdzie dwa razy tyle, co ten wałek. Bo trochę mnie wprowadził w błąd, ale już niech będzie, nie? No dobra, no ale to bo miało być... Zobaczymy, będziemy mieli porównanie, nie? Bo tamten, jak będziemy kompletowali wszystko, to wyjdzie dwa razy tyle pieniędzy, nie? Bo ja myślałem, bo taka była umowa, że miał być taki, ale on mówi, że takiego, taki jest niedostępny na 5, żeby był kompletny, trzeba całego kompletować. No to zostawimy go. No. Dobra.